Finał Okręgowego Pucharu Polski w okręgu Oświęcim. Unia, czwartoligowiec podejmuje piątoligowca Niwę Nowa Wieś, a z Brzeszczy, gdzie ten mecz będzie rozgrywany, witają Artur Baster i nie chciał Karol. Skład Unii, trenerem Marek Kołodziej z numerem pierwszym, rozpocznie w bramce Maciejowski, 5 Kikla z siódemką, kapitan Snadny z ósemką, Babiuch, 13 Wilczak, 14 Szewczyk, 15 Kateusz z siedemnastką, Burda z numerem 19 Kaleta, 20 Czarnik, 22 Pawela w obwodzie Niwy Nowa Wieś. Szkoleniowcem grający trener Bartłomiej Dudzic, dzisiaj na ławce rezerwowych, a wyjściowa jedenastka w bramce Pochłopień z dwójką Cholewa, z trójką Jaroś, z czwórką Kubeczko, z szóstką Nycz, siedem to Chrapek, z ósemką Matejko, 11 Stawowczyk, kapitan zespołu, 13 Pękala, 18 Miłoń, 19 Jurczak sędziów tego spotkania. Jako główny Sławomir Nachel, mają patent na rywali, są w formie, trzeba to też powiedzieć Karoli. Przed nimi 90 minut. No zobaczmy, Szewczyk, bezpośredni strzał i dobrze ustawiony właśnie Dawid Pochłopień. Zaskoczył tutaj Szewczyk, odważna próba. Mocno bita piłka pod poprzeczkę, ona zmierzała. Kilka minut temu rzut rożny z lewej strony, teraz z prawej. Dobrze bita ta piłka, znów Szewczyk, ponownie było groźnie. Trzeba teraz przejąć się, starać się przejąć inicjatywę, utrzymać się dłużej przy piłce, a ta sztuka na razie nie udaje się piłkarzom Niwy. Popełnia błąd Pochłopień, ale chyba nie będzie gola. Te sytuacje tutaj widzimy. Nie było na pewno spalonego, wychodzi tu zza linii obrony, pomyłka Pochłopienia, ale ten strzał też miał utrudniony, jeden z defensorów. Jurczaka wygląda na to, że nie będzie tutaj kombinować. To będzie bezpośrednie uderzenie na bramkę i w delikatnych tarapatach golkiper jeszcze poprawka. Tak, tutaj również mogliśmy obserwować naprawdę dosyć dobry strzał. Nisko bita piłka na niskiej. Szewczyk dobrze na jeden kontakt, uruchomiony Snadny. Wbiegają w pole karne partnerzy, wbiega także sam Snadny. Dobre dośrodkowanie, zamykał tą akcję Pawela. Do subskrybowania kanału CF Sport, do zostawienia łapki w górę pod tą transmisją. No i patrzymy na tą akcję, jak się rozwinie atak Niwy Nowa Wieś. Jest odegranie, piłka chyba od słupka się odbija, bądź miała tam miejsce interwencja golkipera. Dzisiaj poznamy już wszystkich finalistów tych okręgowych. Pawela będzie mieć kapitalną okazję. Jeszcze piłka wraca pod jego nogi. Snadny, ależ błąd. Co tutaj zrobił? Kapitan Unii Oświęcim. Natomiast wcześniej kapitalne zagranie do Paweli. Świetnie tutaj przerzucił tę piłkę między dwoma defensorami. Szewczyk rozejrzał się, jak są ustawieni partnerzy, i zdobywa piękną bramkę. Szewczyk, znakomity gol tego gracza. Mówiliśmy, że na niego będą musieli bardzo uważać gracze Niwy. No i patrzmy, jak ta piłka wpadła do bramki. Niepilnowany, nieatakowany sam Szewczyk przed szesnastką. Zdecydował się na strzał świetny. Chociaż próbują szybko odpowiedzieć, jednak spalony. Wydaje się, że to była dobra decyzja arbitra. A tutaj moment zagrania i chyba rzeczywiście fragment gry rozwiązać. Nie ma spalonego, teraz Chrapek. Pięknie piłkę opanował Chrapek z lewej nogi, ale obok bramki. Dobra piłka do niego wróciła. Ma teraz troszkę miejsca zawodnik z numerem Jurczak. Lewą nogą nabiegają na piłkę partnerzy. Został w bramce Maciejowski. Dośrodkował tam chyba bez faulu zdaniem arbitra i akcja w wykonaniu piłkarzy Unii. Będzie szansa, jest Schmidt, decyduje się na uderzenie, ale górą w tym starciu Dawid Pochłopień. Jurczak. Ponownie Jurczak. Zwróć uwagę, nie ma do kogo rozegrać tej piłki. Może teraz pole karne, jeszcze złamał zawodnik Niwy. Ten wynik dla nich korzystny utrzymać. Jurczak. Nie ma spalonego, czy jest? Tak, chorągiewka w górze, no jeśli był spalony. Zobaczymy, bo to musiało być na granicy. Tutaj widzimy jeszcze raz tą sytuację i spójrzmy. Tak jak wspomniałeś, jeśli był to minimalny, wydaje mi się.
Piłka w pole karne, przytrzymywane i mamy rzut karny. Niwa Nowa Wieś w 86 minucie tego spotkania. Rzut karny. Oglądamy jeszcze raz. No tutaj ewidentnie widać, że rusza Jurczak, ale broni Maciejowski. Ależ kapitalna interwencja meczu. Mieli teraz swoją szansę na doprowadzenie do remisu, ale świetnie Maciejowski tutaj starają się zawodnicy doprowadzić do remisu. Drugi rzut karny. Co tutaj się dzieje? Faulowany Chrapek. Tej decyzji arbitra o podyktowaniu jedenastki widzimy jeszcze raz. No ciężko tu będzie kibiców Niwy. Matejko był tym piłkarzem, który zagrywał do Chrapka. Teraz może zdobyć gola 1-1. Niwa tutaj nie składa broni. Walczyli w tej drugiej połowie. Może mało konkretów, ale dwa rzuty karne, które sprokurowali zawodnicy Unii Oświęcim w ostatnich minutach meczu. No to jest coś strasznego z perspektywy konkretów w tym meczu ze strony Niwy. Mieli kilka swoich sytuacji dobrych w pierwszej połowie, ale te... No nie mów hop, bo tutaj interwencja. Teraz Pochłopień musiał wspiąć się na wyżyny do środka. Szalony mecz w Brzeszczach nam się tutaj trafił. Naprawdę tych akcji, gdzie mogliśmy oglądać bramkę, było co niemiara. Myli się Kaleta, jest Chrapek. To może być decydujący cios, ale piłka po strzale Kamila Jarosia przylatuje obok bramki. Cóż to mógł być za finisz Niwy? Uderzenie z 16 metrów. No nie mogliśmy sobie wybrać chyba lepszego meczu na tę transmisję. Świetny mecz, otwarty z jednej i z drugiej strony. Tak, arbiter już trzyma gwizdek w ustach. Będziemy świadkami rzutów karnych w tym finałowym starciu. Tańczy na linii golkiper Niwy Nowa Wieś. Ruszył Lichota, mocno wyczuł intencje, na nim teraz ciąży odpowiedzialność. Lewą nogą wykonywany ten rzut karny i również mimo tego, że... Odpowiedzialne zadanie przed nim. Zagwizdał sędzia Nachel. Interwencja Pochłopienia. Zmarnowany ten karny. Chyba nie bardzo wiedział, jak go uderzyć. Zawahał się przed strzałem. Babiuch, oglądamy to jeszcze raz. Sprawił, że zupełnie zdezorientowany był Babiuch, ale zobaczymy, bo Matejko po raz drugi w tym meczu trafia i Niwa na prowadzeniu w rzutach karnych. Nie, no ale popatrzymy na teraz strzał Czarnika, jest bramka. 2-2. Szansa na rehabilitację w bardzo ważnym momencie. Jurczak, czy Niwa obejmie prowadzenie? Tak jest, 3-2. Tutaj jednak trzeba trafić z 11 metrów. Czy będzie 3-3? Spójrzmy, no perfekcja po stronie Szewczyka. Niwa może prowadzić po czterech rzutach karnych przy piłce Dawid Nycz. Dawid Nycz czy Dariusz Maciejowski? No chyba jeszcze pewniej niż przed momentem Szewczyk. Piąta seria. Jeśli pomyli się teraz Schmidt, to Niwa nie będzie musiała wykonywać ostatniego rzutu karnego. Pojedynek z Pochłopieniem jest 4-4. No, czy to jest ostatni rzut karny, ostatni akcent w tym meczu, czy jeszcze ta zabawa, ta rywalizacja będzie trwać dłużej? Kamil Jaroś już ruszył, Jaroś, piłka po rękach, ale to Niwa wygrywa to spotkanie. Szalona radość lidera piątej ligi. No i ogromne rozczarowanie w sztabie i całej jej drużynie z Oświęcimia. Bartosz Ryt, wiceprezes Małopolskiego Związku Piłki Nożnej, wręcza puchar dla przegranych i czek na 1000 zł. No i puchar dla triumfatorów. W Oświęcimiu odbiera kapitan Lucjan Stawowczyk. A już ten puchar zniesiony w górę. Cieszą się piłkarze Niwy. Gratulujemy.